jeszcze przypomniało to, że no, pytają mnie różni kulturalni ludzie, a w pijalni piwa, prawda? Na pośredniaku. Co ja kombinuję o takim konkursie szopenowskim? To ja zawsze mówię, że taki konkurs szopenowski bardzo dobry jest. Bo, ponieważ, że Chopin, Fryderyk, wielkim kompozytorem był. Bo to rzeczywiście trzeba mieć żelazową wolę, żeby tyle tych kawałków wykombinować, prawda? Teraz dalej. Którym pianista jest najlepszy? To ogólnie to jest tajemnica. Bo to te jury tam kombinuje, prawda? Ale na mój rozum nie jest najlepszy taki, co tak wpadnie jak poparzony, to zagra tego kawałka poleci. No gdzie? Powagi trochę. Lepszy jest taki, co wejdzie powoli, popatrzy tu, popatrzy tam, tu, żeby mu papierkami szczęściły. Ważne jest, żeby łysy nie był. Bo musi tym łbem zarzucić. Płaków nie ma. Wejdzie powoli, popatrzy tu, popatrzy tam, łbem zarzuci. Przyjrzy się na tego czarnego krokodyla. Z tym patykiem we mnie stołka se poprawi do przodu, do tyłu, ogony od fraka, szanże, szpony do góry, po mankietach czy pozapinane, po pazurach czy poobcinane, do góry. Się koncentruję. Wyłączyłem te żelazko, czy nie wyłączyłem? Wyłączyłem. No teraz paluchy powygina. Tak, z powrotem, tak, z powrotem. W paluchach mocny musi być. Strasznie. O, jakby mu ta klapa zjeracka spadła. Bo do końca życia roboty nie ma. Paluchy powygina, znowu szubem zarzuci. Szpony do góry, po mankietach, po pazurach. I już jest pewny, że się tego stołka za blisko przysunę. Obstanie, odsunie. Jak kręcone są takie, to pokręci. Tak, z powrotem. Znowu szogony od fraku. Szanzie, szpony do góry, po mankietach, po pazurach, łbem zarzuci. Bo najlepszy jest taki, który w ogóle nie zagra. Bo oni te kawałki jednakowe mają. I te jury ze stoperem siedzi i kombinuje, którym dłuży, ten lepszy jest. Ale ponieważ od kultury należy się uczyć, to uczmy się, kochani, przed robotą pokombinować troszkę, łbem zarzucić, rękami zamachać. Jak starczy czasu przed fajerantem, to coś zrobić, nie koniec.